spośród 19 prac, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony przez prezydenta Suwałk konkurs, komisja wskazała 5 projektów. To mieszkańcy mieli wskazać, które ze ściennych malowideł powstanie na ścianie kamienicy u zbiegu ulic Kościuszki i 24 sierpnia. Przez lokalną społeczność i media przetoczyła się gorąca dyskusja. Nie brakowało słów krytyki, ale komisja rekomendująca prace zakwalifikowane do finału nie zmieniła swego werdyktu. Dwutygodniowe głosowanie internautów przyniosło następujący wynik. Projekt numer 1, prezentujący wizerunki 5 Suwałczan, księdza Szczęsnowicza, Aleksandra Putry, księdza Loppe, Adama Koca i Walerego Romana, uzyskał 481 głosów poparcia. Projekt numer 2 z wizerunkami Andrzeja Wajdy, rodowitego Suwałczanina, który na świat przyszedł wprawdzie w naszym mieście, ale dopiero w niemal 7 lat po odzyskaniu niepodległości przez miasto i region. Spędził tu zresztą niespełna 8 kolejnych lat. Kolejne 3 osoby to Józef Piłsudski, Maria Konopnicka i Alfred Wieruszkowalski, umieszczeni na tle ratuszowej wieży i błękitu z centralnie posadowionym drzewem o biało-czerwonej koronie. Ten projekt dostał poparcie 425 internautów. Projekt opatrzony numerem 3 to kolaż kilku elementów nawiązujących do historii Suwalszczyzny. Pułku Strzelców Suwalskich, podwójnej okupacji, powstania sejneńskiego i mapy połączonej z wizerunkiem generała Fosza oraz umieszczonego centralnie wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego ze zdaniem zasięgniętym z jego przemowy wygłoszonej w Suwałkach we wrześniu 19 roku. Dzisiaj ziemia wasza jest wolną. Ten projekt zyskał największe poparcie, uzyskując 1292 wskazania. Czwarty projekt to kolorowa grafika przedstawiająca logo Suwałki dla Niepodległej. Kształty kilku obiektów architektonicznych dość jednoznacznie kojarzących się z Suwalszczyzną oraz anonimowymi postaciami żołnierzy. Elementy charakterystycznej architektury i sylwetki żołnierzy dzieli lekko rozsunięty zamek błyskawiczny, spod którego wyłania się napis „Wyzwolenie”. Ostatni ze wskazanych przez komisję pomysłów to ten z numerem 5. Prezentuje sylwetkę Józefa Piłsudskiego, wskazuje na klasztor wigierski jako symbol dziedzictwa kulturowego. Mural prezentuje też sylwetki 3 postaci związanych z Suwałkami. Urodzonej tutaj Marii Konopnickiej, autorki Roty, Czesława Miłosza, noblisty, który jak twierdzą biografowie był znacznie bardziej związany emocjonalnie z Wileńszczyzną niż epizodycznie odwiedzanymi Suwałkami, w których mieszkali rodzice poety. Trzecia postać to znowu Andrzej Wajda. Kolejny element nawiązują do piękna natury, które ma symbolizować wyjący na tle tarczy księżyca wilk. Mapa symbolizująca w zamyśle autora burzliwą historię Suwałk i dwaj żołnierze, z których jeden nosi zaskakująco współczesne okulary. Ta wizja artystyczna zyskała 1247 głosów, zajmując w rankingu internautów 2. miejsce.